Witam serdecznie na kanale Centurion. Cieszę się niezmiernie, że jest to film, który nie jest filmem wyjaśniającym dyskutantów albo wszelkiej maści hejterów i innych ludzi, którzy od pierwszego filmu pilotażowego zaczęli zostawiać komentarze wskazujące i sugerujące po prostu o tym, że chcą atakować, chcą hejtować i że będą to robić. Tego dowodu, że tak powiem, nie usuną. No ale teraz w czym rzecz? Mamy tutaj pod filmem, który nosi tytuł Wyjaśnienie nieścisłości użytkownika Bear Grill Amex, opublikowane 4 lipca 2020 roku. Ja tak głowę przekrzywiam, dlatego że tu mam myszkę, a tutaj mam monitor akurat, ale też i mam tutaj urządzenie przenośne. Ponieważ wolę pisać na urządzeniu przenośnym niż na klawiaturze. No i osobą pytającą jest po raz kolejny Jakubek Explorer. Więc jeżeli chodzi o pytanie, ja to pytanie przeczytam. Widzę, że nikt znów nie korzysta z okazji do poruszania zagadnień prawnych. Bardzo słuszna uwaga. Wreszcie ktoś mądry się trafił i spostrzegawczy i rozumiejący, jaki jest cel tego kanału tak naprawdę. W związku z tym ja skorzystam. Bardzo proszę, Jakubie. Ostatnio studiując naukę geografii wpadłem na ciekawą myśl. To może być taka prawna łamigłówka. Państwo A i państwo B żyje w stosunkach międzynarodowych na optymalnym poziomie, ale nie są ani nie są wrogami, ani nie są przyjaciółmi. Na przykład Polska i Nepal. Państwo A i państwo B posiadają nawzajem misje dyplomatyczne, ambasady, konsulaty reprezentujące ich kraje. I uwaga, załóżmy, że obywatel państwa A, czyli na przykład Polska, dopuścił się przestępstwa na terenie państwa B, czyli na przykład w tym przypadku Nepal, w którym przebywał legalnie. Jednakże czyn, którego dopuścił się, nie jest uznawany za przestępstwo w jego ojczystym kraju, czyli kraju A. Jakie są rozwiązania i ewentualne wyjścia takiej sytuacji? Czekam na odpowiedź. Nie musisz się śpieszyć. Powodzenia. Kanclerz Valorum. A trzeba tutaj Wam wyjaśnić, że Jakubek Explorer prywatnie też korespondował ze mną. Jest to wielki fan Gwiezdnych Wojen i znawca. A wiedząc dobrze, że ja lubię Gwiezdne Wojny, to zażartował sobie w ten sposób. Zeszłym razem powiedział, że za udzieloną odpowiedź na pewno Imperium mi to jakoś wynagrodzi. Bardzo dziękuję. No więc teraz tak. Państwo A to miało być ta niby Polska, tak? Znaczy nie niby, tylko tak, a państwo B to Nepal. Prawo polskie znam tak jak każdy prawnik zna. To znaczy nie zna się wszystkich przepisów, dlatego że jakbym pokazał Wam stronę z aktami prawnymi, ile tych aktów prawnych jest i ile dany akt prawny ma różnych artykułów, a artykuł paragrafów, a paragrafy jeszcze punkty. Poza tym jest dziennik ustaw i ciągle wychodzą rozporządzenia, to naprawdę taka głowa musiałaby być. Ale radzę sobie jakoś.
że tak powiem, i nie narzekam. Udaje mi się. Ostatnio udało mi się dzisiaj rano w sądzie, ale to jest już inna sprawa. Jeszcze wcześniej udało mi się w sądzie innym, ale to też jest. I tak jeszcze wcześniej też się udało i tak od ładnych paru lat się udaje. No ale nie sobie to zawdzięczam. Zawsze chciałbym przypiąć chwałę najwyższemu sędziemu. Jeżeli ktoś ma zacięcie religijne, to będzie utożsamiał najwyższego sędziego z Bogiem. Jeżeli ktoś nie ma takiego zacięcia, że tak powiem, to może to utożsamiać z jakimś rodzajem opatrzności albo karmy, czy jak tam sobie woli. Ale dobrze. Nie znam prawa Nepalu, ale podam dla przykładu z Japonią kilka ciekawostek, jak nie zapomnę. Na przykład załóżmy, że mogą być jakieś kwestie obyczajowe, czyli na przykład noszenie odpowiednich strojów przez kobiety zwłaszcza, czy noszenie na przykład broni, no bo na przykład jeżeli w Polsce nie jest na przykład zabronione posiadanie na przykład noża kukri, bo niektórzy z Hindusami kojarzą, ale Górkowie, od których pochodzą noże kukri, wywodzą się tak naprawdę z Nepalu. Jeśli się mylę, poprawcie, odszczekam. No i teraz tak. Jak to jest w Polsce? Można nosić nóż, to nie jest tam, że jakiś grzbiet dłoni, określona ilość centymetrów, że tak powiem, tylko z nożami ustawa o broni i amunicji mówi, że jeżeli na przykład ktoś mający narzędzie typu nóż, a zachodzi uzasadniona obawa lub podejrzenie, że może go użyć, no tu jest taka kwestia luźna interpretacji funkcjonariusza, na przykład policji, czy żołnierza, bądź żandarma wojskowego, jeśli jest jakiś stan podwyższonego, jakiegoś tam, prawda, powiedzmy wyjątkowy stan, czy wojenny, że może użyć, to wtedy ktoś podpada, nie? Ale w takim Nepalu, mimo że noże kukri, czyli te takie bumerangowate, mogą być na przykład nielegalne. I ktoś na przykład taki nóż sobie nosi z boku, tak jak powinien. No i policjant bierze i robi, że tak powiem, z tego gdzieś jakąś kwestię, sprawę. Krótko mówiąc, żeby nie przedłużać, najprościej jest powiedzieć tak, że jest powiedzenie, nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za złamanie tego prawa. Czyli dobrze i mądrze jest zaznajomić się z jakimiś przepisami prawnymi. Można w biurach podróży się dowiedzieć, ewentualnie zasięgnąć opinii w ambasadzie na przykład takiego kraju u nas. Czyli jedziesz na przykład do Warszawy i do ambasady Nepalu, powiedzieć, że chcesz spędzić tak i tak wakacje, albo w jakimś takim celu, no tak jak paszport dajesz, w jakim celu pan przybył do Nepalu, a turystycznie, okej, pieczątka, cześć. Także na przykład ja pamiętam czasy, kiedy na przykład było tak, że nie wiem jak jest teraz dokładnie, ale w jednym z krajów, i tutaj nie chcę mówić o jaki to kraj chodzi, żeby nie wprowadzać jakichś podziałów na tle narodowościowym czy etnicznym. Na przykład nie jest zabroniona pedofilia. W Polsce artykuł 200 kodeksu karnego. No i teraz ktoś w swoim kraju uprawia pedofilię,
A pedofilia na przykład w Polsce to jest też współżycie z osobą małoletnią, a nie nieletnią, bo często się mówi seks z nieletnimi. Często na filmach albo gdzieś tam nieraz w jakichś komentarzach jest to użyte seks z nieletnimi. Nieletni w pojęciu prawnym to przestępca, a ktoś, kto uległ jako ofiara pedofilii, jest osobą, która nie popełniła przestępstwa, tylko jest osobą pokrzywdzoną w tym przypadku i jest to wtedy osoba małoletnia. Chociaż wiem, że w takim na przykład stołecznym Mexico City, w którym mieszka oficjalnie 22 miliony ludzi, albo więcej już może, są enklawy i zbiorowiska dzieci, które wiedzą, co to jest pedofilia i na tym zarabiają, po prostu sprzedając swoje ciała, i gdzieś jest takie jakieś, nazwijmy to, ciche przyzwolenie w zakresie obyczajowości i taki temat tabu jakby, prawda? I teraz kwestia tego typu, że załóżmy, weźmy teraz taki przykład, że gdzieś tam żołnierze polscy ostrzelali w Afganistanie bodajże wioskę Nangar Khel. No i teraz okazało się, że za Nangar Khel byli sądzeni w Polsce, bo złamali tutaj prawo, nie tylko karne, ale również prokuratura wojskowa i prawo związane, prawda, z rozporządzeniami i decyzjami Ministerstwa Obrony Narodowej, prawda? Czyli żołnierz przebywa legalnie na misji, tego Jakubie nie przewidziałeś w swoim pytaniu, albo nie zadałeś, okazuje się zbrodniarzem wojennym, prawda? Czyli popełnił zbrodnię w innym kraju. Podobnie zwykły obywatel, Polak jadący do Nepalu, jeżeli tam popełni zbrodnię, to może być sądzony tam, ale jeżeli gdzieś dowiedzą się, na przykład w Polsce, że zabił na przykład Polaka w Nepalu, to będzie w Polsce sądzony jako zabójca, prawda? Jeżeli dojdzie do takiego czegoś, że dojdzie do zabójstwa, kradzieży czy jakiegoś przestępstwa na terenie Nepalu i zrobi to Polak i zdąży wrócić po prostu, załóżmy, do Polski, ale Nepalczycy powiedzą, że zostało złamane ich prawo, no to wtedy wchodzi w rachubę ekstradycja i tutaj już raczej nie trzeba rozwijać tematyki, bo trzeba byłoby wchodzić w zawiłe arkana prawa o ekstradycji, w jakim to, prawda, jak to się odbywa. Także tutaj, bo ty mówisz o przestępstwie, prawda, czyli nie mówimy gdzieś o roszczeniach, o prawie cywilnym, czyli o prawie karnym, rozwiązania i wyjścia w takiej sytuacji. Jeżeli tam ciebie złapią i złamałeś tam prawo, mogą ciebie nie wypuścić i mogą cię tam osądzić i mogą wsadzić cię tam do więzienia albo zastosować jakieś inne środki penitencjarne. W Polsce na przykład istnieje tak zwane SDE, czyli bransoletka na nogę, system dozoru elektronicznego. Tam też może takie coś istnieć. Czyli krótko mówiąc, jeżeli tam popełniasz przestępstwo i cię złapią, to tam jesteś sądzony. I tutaj w tym momencie polska ambasada może walczyć, Polska może walczyć o obywatela, a tamto państwo powie, nie wydamy i koniec, i tu go chcemy osądzić. Ale może też zaistnieć porozumienie. Wy go nam wydajcie, a my go osądzimy za ten uczynek tu w Polsce. Jeżeli przestępstwo się pokrywa, prawda? Tak jak kradzież, gwałt, morderstwo.
ale jeżeli państwo wie, że na terenie Polski za uczynek dopuszczony się tam gdzieś w Nepalu ta osoba uniknie odpowiedzialności, to może i ma prawo zatrzymać takiego obywatela i za ten uczynek go osądzić. No i tutaj jest cały szeroki wachlarz i asortyment, że tak powiem, przestępstw, o których możemy mówić. Dla ciekawości podam, że na przykład w takiej Arabii Saudyjskiej i państwach islamskich jest na przykład policja religijna. Czyli na przykład tak jak u nas jest policja i jest sobie straż miejska. No i mogliby zrobić coś takiego, żeby wziąć tych strażników miejskich, dać im mundury policyjne i wcielić ich normalnie do policji i żeby mieli tak jak w Stanach Metro Police, czyli policjant miejski i miałby te same uprawnienia jak policjant i nie byłoby po prostu dziwactw, że ty to jesteś strażnik, to możesz mi naskoczyć i tak dalej i tak by było. No to w krajach właśnie arabskich jest coś takiego jak policja religijna, która strzeże prawa szariatu. No i teraz kwestia wygląda w ten sposób, że jest sobie tam wojsko, jest sobie tam policja, prawda, normalna drogówka, obyczajówka, kryminalna i tak dalej, ale też jest taki organizm jak policja religijna. Tak jak w Polsce wymyślili w pewnym momencie CBŚ albo CBA, prawda, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, prawda, które ma takie, a nie inne uprawnienia. Albo tak jak w Stanach kiedyś wymyślono policję federalną, czyli Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI. No i cóż, to są właśnie takie ciekawostki. Myślę, Jakubie, że główną myśl poruszyłem. No, a jak na przykład wyjścia z takiej sytuacji? Rozwiązania. No, rozwiązania są takie, że możesz na przykład na pewno w świetle przepisów danego kraju, czyli tego Nepalu, tam prosić, prawda, przez jakiegoś tłumacza o pomoc prawną i wtedy przydzielą ci prawnika z urzędu, jeśli jest taka możliwość, albo z wyboru. Może to być obywatel Nepalu lub jakiegokolwiek innego kraju, jeśli prawo zezwala i dopuszcza, albo wręcz polskiego prawnika, który gdzieś przez tłumacza będzie reprezentował. Jednakże oczywiście trzeba znać nie tylko język danego kraju, w tym przypadku język, w którym posługują się Nepalczycy, ale trzeba znać też nomenklaturę, czyli ten język prawniczy tego języka, którym posługują się Nepalczycy. Jakie wyjścia z tej sytuacji? No obrona, prawda? No bo nie mówimy tutaj, prawda, że ucieczka gdzieś z więzienia, skazani na Shawshank, coś w tym stylu. W ten sposób. Może tutaj występować w jakiś sposób ambasada polska, prawda, wtedy próbować jakichś działań obronnych czy coś. No wiadomo, że wojny raczej z powodu jednej osoby nie ma. Także taka to jest mniej więcej odpowiedź. No i podobnież Nepalczyk, jeżeli on przyjedzie, że tak powiem, tutaj i załóżmy, że jeżeli w jego kraju istnieje wielożeństwo, bo niektórzy mylą wielożeństwo z pojęciem bigami. Wielożeństwo to jest posiadanie legalnie wielu żon. Kilku żon, tak? Dwie, trzy, cztery i tak dalej. Natomiast bigamia to jest naruszenie prawa, czyli jestem żonaty w tym momencie, ale idę do Urzędu Stanu Cywilnego, który tego nie weryfikuje, składam papiery, przeprowadzam ceremonię ślubu i mam drugą żonę. No i mam teraz de facto dwie żony. Ale jest to bigamia, która jest w Polsce
złamaniem prawa, nie naruszeniem, a złamaniem. No i teraz taki Nepalczyk mógłby chcieć się ożenić z dwoma Polkami. No i ożeniłby się z jedną, ożeniłby się z drugą, prawda, chcąc uzyskać dokument w postaci aktu małżeństwa, to popełniłby tutaj bigamię. No i za tą bigamię mógłby ponieść konsekwencje prawne. Także tak to mniej więcej wygląda w drugą stronę. Poza tym na przykład, inny przykład, to jest kwestia dopuszczalności na przykład w Europie jazdy samochodem, czyli prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym po spożyciu alkoholu. No i na przykład w niektórych krajach nie można, w niektórych jest tyle dopuszczalne, w niektórych więcej. No i teraz załóżmy, ktoś, nie wiem w którym kraju jest najwyższa tolerancja, ale załóżmy, że ktoś byłby w tej najwyższej tolerancji, czyli by wypił tyle alkoholu i zależy tam, trzymałby się na nogach normalnie wszystko, no ale złapie go tam jakaś pieczarka, jak to jest w nomenklaturze policjantów, bo biała czapka i dmucha w tą świeczkę, wychodzi na czerwono, idzie na alkomat, a tam wychodzi mu na budziku ileś tam, no i 178a kodeksu karnego, paragraf pierwszy, i odpowiada. Zrobi to drugi raz, to 178a kodeksu karnego, paragraf czwarty, i wtedy ciurma, czyli można zamknąć taką osobę. I też może tam jakiś kraj walczyć, żeby go oddali, że u nich jest taka tolerancja, żeby walczyli, że to, że tamto, i może to nie pomóc. Także jeżeli chcesz, Jakubie, i uznałeś, że moja wypowiedź jest niewyczerpująca dla Ciebie, albo masz jakieś na myśli inne przykłady, pod tym filmem teraz, tym tu, porusz proszę to w wątku, albo napisz jeszcze jakieś pytanie, z tym związane to będę temat kontynuował dalej. No i z przyjemnością Ci odpowiem, bo wolę odpowiadać na pytania z tych właśnie zagadnień, a nie wyjaśniać różne pomyłki albo nieścisłości dyskutantów, których nie chcę nazywać hejterami. Pozdrawiam Cię serdecznie, z całym szacunkiem. No i mam nadzieję, że wyjednasz mi łaskę w Senacie Galaktycznym, odwołując się do Gwiezdnych Wojen. To tyle z mojej strony, Centurion, kanał 2.0.